Kochani, ja nazywam się Błażej Grygiel, witam Was bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym już webinarze z cyklu Digital Dragons Academy. Dzisiaj będziemy rozmawiać o grafice, dzisiaj będziemy rozmawiać o sztuce, dzisiaj będziemy rozmawiać o rzeczach pięknych i przede wszystkim oczywiście o grach i o game devie. Wspomnę na samym początku, co zawsze warto zrobić, o naszych partnerach, którzy nam pomagają i za co bardzo dziękujemy. 11-Bit Studios, All In Games, Anshar Studios, Rage Quit Games, Roboto, Unreal Engine, Vivid Games i 8-Bit to nasi partnerzy. Przypominam także, że cały czas trwa nasz konkurs, można wygrać konsolę Nintendo Switch. I fajne, ja wzdycham, ponieważ ja nie mogę wziąć w nim udziału. A popykałbym sobie na Switchu bardzo chętnie, więc spróbujcie, bierzcie udział, polecam gorąco. W naszym czacie tutaj na Zoomie będę wrzucał co jakiś czas link z prośbą do Was o ocenę naszych prelegentów i prelegentek. A dzisiaj mamy 3 prelekcje, prelegenta i 2 prelegentki. Pamiętajcie, że mamy na dole ekranu pole Q&A, tam będziecie mogli wpisywać swoje pytania do naszych prelegentów i prelegentek. Oni podczas, po swoich prezentacjach odpowiedzą Wam na te pytania. Też po tych prezentacjach będziecie mogli pytać w razie czego też na czacie. Ja się oczywiście pojawię, będę tu zawsze z boku, żeby pomagać technicznie, żeby w razie czego też moderować dyskusję i pomagać w pytaniach, żeby nasi prelegenci i prelegentki zupełnie w nich nie utonęli. Co prawda nazywam się Błażej Grygiel, ale na potrzeby naszej Akademii nazywamy tę funkcję wróżka zębuszka, bo niewidzialny i pomaga. Więc ja tą wróżką zębuszką zostanę. Tymczasem przed nami prelekcja Jakuba Szlęka, któremu już teraz oddaję głos. Przepraszam, że 3 minuty wstępu, ale był konieczny. Przed Państwem Jakub Szlęk. The stage is yours. Dziękuję Ci bardzo, Błażej, za wprowadzenie i po wstępie w ogóle dziękuję Ci, że zaprosiłeś mnie do Digital Dragons jako prelegenta. Bardzo zaskoczyła mnie w sumie Twoja wiadomość, która się pojawiała gdzieś miesiąc temu na moim LinkedInie. Nie spodziewałem się i nigdy nie robiłem czegoś takiego, więc jest to mój pierwszy wykład. I tytuł mojej prezentacji to pierwsza praca w branży gier, oczywiście jako artysta 2D. Nazywam się Jakub Szlęk, tak zapowiedział Błażej. I krótko na początku chciałbym powiedzieć, że czatu na razie nie śledzę, ale on jest moderowany przez Błażeja, więc nie boję się, że tam będzie jakiś spam czy coś w tym stylu. Nie, nasza społeczność, słuchaj, jest naprawdę super merytoryczna, tak, więc tego się bać nie musisz. Oczywiście. Natomiast ja z niego będę wyciągał dla Ciebie pytania, ale to już po Twojej prezentacji. Tak, tak. I właśnie chciałem teraz jeszcze powiedzieć, że pytania, że będzie czas na pytania i to na samym końcu się odbędzie. A więc zaczynajmy. To jest agenda mojej prezentacji. Na początku chciałbym zacząć od mojej historii, czyli jak zacząłem i czemu w ogóle chciałem zostać artystą. Następnie omówię proces swojej edukacji i czy da się wszystkiego nauczyć samemu. Jako trzecią sekcją jest portfolio i jak je zbudować, tak by przykuło uwagę pracodawców. Następnie omówię pierwszą pracę, czyli jak przebić się do branży gier i jak też mi się to udało. Następnie artysta w branży, czyli tutaj opowiem, jak wygląda praca od środka dla artystów. I na końcu podsumowanie, odpowiemy sobie, czy naprawdę jest tak ciężko, czy jest w ogóle warto. I jeśli coś zapomnę po drodze, to tutaj w tej sekcji dopowiem. A więc zaczynajmy. Moja historia. Mam 24 lata. Za parę miesięcy będę miał 25. Pracuję w branży gier 2,5 roku. Zacząłem dokładnie w czerwcu 2019. Zaczynam tę prezentację od swojej historii, bo zawsze ciekawiło mnie to, jak artystom udaje się dostać do branży gier. Coś, co dla mnie parę lat temu było naprawdę bardzo niedostępne.
To było moje największe marzenie, żeby mieć pierwszą pracę, żeby móc robić art na życie i żeby się z tego utrzymywać. I dlatego chcę opowiedzieć o tym, jak mi się udało, bo jestem też świadomy, że historie, które słyszymy od tych wielkich artystów, mogą się wydawać, może być ciężko z nimi, może być ciężko do nich odnieść, bo są już tak duży i tak dobrzy, że to się wydaje nierealne. Dlatego powiem coś o sobie. Gdy miałem 3 lata, wiedziałem już, że chcę zostać artystą i zacząłem dążyć do tego celu. Oczywiście żartuję, nie jestem tego typu osobą, nie byłem uczniem, który siedział gdzieś z tyłu klasy i rysował. Tak naprawdę rysowanie w ogóle mnie nie interesowało jako dziecko. Rysowałem nie więcej niż ktokolwiek inny z mojego roku. Tak naprawdę, gdy już trochę dorosłem, interesowałem się bardziej filmami i gdzieś tam zastanawiałem się, czy jest taka możliwość, żeby pracować przy filmach jako na przykład reżyser. A rysowanie przyszło o wiele później, więc nie jestem żadnym, nie jestem nikim typu jakiś tam prodigy, który miał niesamowite umiejętności od małego czy coś takiego. Nie ja. Tutaj przedstawiłem oś czasu, swoją oś czasu, jak to wyglądało ze mną. W 2011 pojawiła się taka pierwsza zajawka, że to jest w sumie fajne, że rysowanie jest fajne i że może mógłbym to robić, ale tak naprawdę nie brałem tego na poważnie przez następne parę lat, aż do 2015 roku, gdzie podjąłem decyzję, że chcę na pewno to robić przez resztę swojego życia. A w 2016 roku to był rok, gdy skończyłem liceum. Zacząłem samokształcenie. Świadomie nie poszedłem na studia, żeby skupić się na arcie. I o tym też będę mówił później. A w 2019 dostałem swoją pierwszą pracę. Czyli minęło 8 lat od czasu, gdy w ogóle pojawiło się takie zainteresowanie w moim życiu, a do momentu, gdy znalazłem pracę. Więc uważam, że nie jest to, uważam, że nie jest to tak duży okres czasu. Tym bardziej, że tak naprawdę od 2015 robię to na poważnie. Tutaj właśnie jest ta moja pierwsza zajawka. W 2011 obejrzałem animację Dudula, niegdyś bardzo popularnego animatora na polskim YouTubie. Tutaj chciałbym pozdrowić właśnie Patryka Dudolewicza, którego męczyłem niemiłosiernie kiedyś o Adobe Flash, jak się nim posługiwać, a on był na tyle miły, że mi odpisywał. Jestem bardzo wdzięczny. I gdy obejrzałem właśnie tę animację, zrodziła się taka we mnie myśl, że w sumie filmów nie muszę robić z dużą ekipą i tak dalej. Mogę zrobić to samemu przy swoim komputerze. I stąd właśnie zrodziła się ta myśl, by uczyć się rysować. I tutaj odkopałem stare rysunki, żeby pokazać, że rzeczywiście nie zaczynałem żadnego wysokiego poziomu. To jest jakiś rok 2011-2012. Ten koleś po prawej to jest 2014, a to po lewej dalej jest chyba 2012, więc 2 lata odstępu, a jak widać praktycznie nic nie robiłem w tym kierunku i dlatego zero progresu. Tutaj po lewej przerysowałem właśnie wspomnianego Dudula, jeden z awatarów jego na Facebooku.
To była kopia praktycznie jeden do jednego, oczywiście nie tak dobra jak jego, ale to było jedno z pierwszych moich prac jako prac w digital arcie. A po prawej zrobiłem sobie takie porównanie, gdzie byłem w 2014, a gdzie byłem w 2015. Jak zrobiłem to w 2015, to myślałem, wow, ale jestem dobry, ale się dużo nauczyłem. Teraz na to patrzę, no, dramat po prostu. I tak, tutaj jest moja pierwsza martwa natura. W 2015 roku, tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, gdy zacząłem brać się na poważnie, zapisałem się na zajęcia z tradycyjnego rysunku i malarstwa, które kontakty na tę pracownię dostałem od Patrycji Ćmak, którą też bardzo pozdrawiam. Ona, znalazłem ją na Tumblrze wtedy w ogóle i ona uczęszczała na uczelnię w Danii zajmującą się animacją, Animation Workshop. I sam wtedy myślałem, że może chciałbym tam pójść, oczywiście nie będąc świadomy, że koszt miesięczny życia i ogólnie uczelni to gdzieś ponad 3000 zł miesięcznie, więc całkowicie nierealne dla mnie. Napisałem do niej i właśnie ona poleciła mi takiego gościa, malarza z Krakowa. Wtedy mieszkałem w Tarnowie, więc dojeżdżałem raz w tygodniu przez półtorej godziny trwał dojazd na te zajęcia, które trwały 4 godziny. I to udało mi się znaleźć właśnie, to była moja pierwsza martwa natura, zrobiona ołówkiem w formacie 100x70, więc bardzo mądrze. Tutaj już jest druga stamtąd. Tutaj już przynajmniej wiedziałem, co to jest walot. Tu trzecia. To jest sam line art. Tak bardzo mi się wtedy podobał, że aż bałem się nałożyć jakieś tony na to. I po jakimś czasie rozłożyłem sobie martwą naturę u siebie na stole i zacząłem rysować. Tutaj już widać, że chyba minął rok, odkąd zacząłem tam jeździć. Jest gigantyczny postęp względem tego. Tutaj kolejna. I tak właściwie rozłożyłem to, stało to u mnie w domu parę miesięcy, tak naprawdę chyba zrobiłem tylko te dwa rysunki. Tutaj jest rysunek z 2016 roku, gdy, tak właśnie, dzisiaj nawet to sprawdziłem jeszcze raz, 2016, gdy już miałem jakieś pojęcie o rysowaniu tradycyjnym, a tutaj jest digital art, wyzwanie 30-minutowe, czyli tak speed painting. Miało być tak, bo zobaczyłem kiedyś taką ilustrację Mateusza Lenarta, który jest obecnie art dyrektorem w Bluberze. I chciałem coś takiego zrobić, no nie wyszło. Ale zobaczymy później, czy udało mi się poprawić coś w ciągu 30 minut. Tutaj zebrałem wszystkie, znaczy nie wszystkie, ale i tyle, ile udało mi się znaleźć z tego etapu 2011-2016. Jak widać, dużo rzeczy, ale było więcej. Przechodzimy do drugiej sekcji. Tak jak mówiłem, w tamtym czasie czasu zdecydowałem się nie iść na studia. I była to decyzja całkowicie świadoma. Tutaj chciałbym podziękować rodzicom swoim za to, że dali mi w ogóle taką możliwość, żeby nie iść i byli na tyle wyrozumiali, że rzeczywiście jest to taka opcja. Oczywiście oni sami tak naprawdę nie rozumieli nic z tego, co ja im mówiłem. Teraz patrząc wstecz, tak naprawdę ja sam nic nie wiedziałem, szedłem w ciemno i dlatego chciałbym się podzielić z wami moimi doświadczeniami.
żebyście może nie popełniali moich błędów podczas nauki. I uważam teraz po tym całym procesie samokształcenia, który oczywiście dalej trwa, ale nie robię tego już przez jakby full time. Już uważam, że to jest najlepsza opcja, jeśli możemy sobie na nią pozwolić. Drugą opcją byłoby praca obok tego, praca gdziekolwiek, nie mówię tutaj w branży gier jako artysta. Byłaby praca plus nauka, a na trzecim miejscu dopiero bym postawił studia plus nauka digital artu. Uważam tak, bo nie ma sensu iść na studia. Ogólnie w Polsce nie ma uczelni, która by przygotowała do pracy w branży gier. Po konsultacji z kilkoma artystami, zanim poszedłem właśnie w samokształcenie, żeby zdobyć jakąś wiarygodność u rodziców, zapytałem się kilku artystów z Polski, dokładnie czterech. To byli artyści, którzy wiem, że już dużo osiągnęli i mają jakiś autorytet. I każdy jeden mi powiedział, że to jest dobra decyzja, a jeden z nich napisał mi, że nie warto iść na SP, bo tam będę robił jakieś błahomazy, które w ogóle mi się do niczego nie przydadzą. Tak naprawdę sam nie wiem, jak tam jest, ale wiedząc, do jakich artystów mamy w internecie, wiem, że nie da się przejechać na tym, jeśli rzeczywiście ciężko pracujemy, bo wiedza w internecie jest i ona jest często nawet darmowa. Po roku takiej właśnie samokształcenia zdecydowałem się zatrudnić na chwilę w Empiku i tam pracowałem 5 miesięcy, tyle wytrzymałem tylko. Ogólnie trochę wpadłem w taki nastrój depresyjny, że do niczego nie zmierzam, że nie zarabiam pieniędzy sam. I dlatego zdecydowałem się pracować i cieszę się, że zdecydowałem się tam pracować, bo wiem, że bo dzięki temu dowiedziałem się, że albo będę ciężko pracował po to, żeby mieć taką pracę, jaką sobie wymarzę, albo jedyne, co mnie czeka, to właśnie praca w sklepie, czego no bardzo nie chciałem. I nie miałem tak naprawdę planu B, bo nie poszedłem na studia, więc jedyna opcja to był art. Wszystkie karty położyłem na tą jedną opcję. A więc tak, jak się uczyć? Podzieliłem to na trzy części. Książki, tutoriale i mentoring. Książki dlatego, że niecała mądrość płynie z internetu, i warto sięgać po książki artystów, którzy są wybitni i którzy nawet żyli, nie wiem, w XX wieku i takiej wiedzy nie ma na przykład w internecie. Kolejna opcja, czy to tutoriale, to jest najbardziej powszechna, bym powiedział, i chyba powszechna, i najważniejsza, bo musimy, żeby robić coś dobrze, musimy najpierw zobaczyć u kogoś, jak to się robi. I jeśli tak, to napisałem, jeśli wiesz, jakich tutoriali potrzebujesz, że go więcej nie będziesz potrzebował. I mentoring na końcu. I jest to najbardziej kosztowna opcja, bo musimy zapłacić komuś, żeby dał nam feedback, żeby nas pokierował, ale też wiadomo, nie ma to jak usłyszeć dobrej rady od fachowca, od osoby, która pracuje w branży i która wie najlepiej. Jeśli chodzi o mentoring, to polecałbym,
Ogólnie jeśli chodzi o książki, to jeszcze do tego wrócę, oczywiście będę podawał konkretne przykłady. A jeśli chodzi o mentoring, tutaj polecałbym najbardziej stronę CG Masters Academy, czyli w skrócie CGMA. I tam można znaleźć kursy na wiele różnych tematów, 2D, 3D, a w obrębie tych bardziej konkretne. Sam tam uczęszczałem do dwóch klas i obie były związane z anatomią. Uważam, że jak na takie pieniądze nie było to aż tak warte, bo jedna klasa kosztuje, tam ceny się trochę zmieniły i już nie jest jedna stała, ale zazwyczaj koło 700, między 700 a 1000 dolarów. Zainwestowałem swoje pieniądze, które zarobiłem w Empiku wtedy, tak by the way. I uważam, że jeśli siedziałbym trochę dłużej samemu, to nawet mógłbym lepsze rezultaty odnieść. Jakby nie dostałem tam czegoś takiego, że to mi coś rozjaśniło tak mega. Po prostu wszystko można ciężką pracą, do wszystkiego można ciężką pracą samemu dojść. Ale jeśli to jest za droga opcja, znaczy ogólnie wydaje mi się, że inne kursy mogą być o wiele bardziej przydatne. Ja mogłem po prostu nie trafić tak idealnie. Ale lepsze opcje też mogą być na przykład Patreon. Tam są różne levele i na przykład często widziałem u artystów, że za 50 dolarów są w stanie odbyć jakąś tam rozmowę z wami poprzez komunikator i możecie się zapytać wtedy takiej osoby, a ona wam coś doradzi. I też jeszcze jedna opcja w mentoringu, nie za wszystko trzeba płacić. Wiele artystów to po prostu zwykli ludzie, to nie są żadni celebryci, nawet jeśli doszli bardzo daleko w tej branży, to wciąż nie są wciąż celebryci filmowi albo sportowi, więc jeśli do nich napiszecie, z własnego doświadczenia wiem, że oni odpisują. Odpisywali mi, gdy byłem kompletnym noobem, gdy nie miałem żadnych prac ani nic takiego i odpisują mi teraz, gdy mam jakieś pytania. Więc wiadomo, nie ma co dręczyć ich, ale pojedyncze pytania jak najbardziej można zadawać i to jest wtedy darmowe. I oczywiście czwarta sprawa, czwarty aspekt, praktyka czyni mistrza, to tak mówiłem. To może być banał, ale tak jest naprawdę. A czego unikać w trakcie nauki? Kiepskich kursów na pewno. To, że coś jest kursem w internecie, nie znaczy, że jest dobre. Sam widziałem wiele kursów na stronach typu Udemy czy Skillshare i tak dalej. I tam jest mnóstwo kursów na każdy temat, ale to niekoniecznie są ludzie, od których powinniście brać rady, bo sami nie dysponują aż takim poziomem i aż taką wiedzą, żeby za to płacić, gdy możecie za tą samą cenę dostać coś naprawdę dobrego. I pamiętajcie, złą radę może być ciężko wyplenić. Grupy na FB, na Facebooku i na, nie wiem, na innych stronach może tego typu, gdziekolwiek są grupy i gdzie zbierają się amatorzy albo entuzjaści, albo ludzie początkujący. Nie ma co wchodzić na takie grupy, ponieważ tak jeden artysta, Beeple, artysta 3D, powiedział kiedyś w Art Cafe, że on nie bierze porad, gdy zaczynał, nie brał porad od rówieśników, ponieważ skąd miał on wiedzieć, że
oni życzą mu dobrze, albo że oni w ogóle wiedzą coś więcej niż on. Więc lepiej samemu wyciągać wnioski, patrząc się na to, jakie prace są dobre i porównywać je ze sobą. Wiadomo, to może być ciężkie, bo gdy porównujesz się z osobą, która ma 20 lat więcej doświadczenia, z osobą, która dopiero zaczyna, to jest brutalne porównanie i może załamywać. Ale tutaj jednak napisałem w trzecim punkcie, rezygnacja to nie jest rozwiązanie, porażka to jest część sukcesu i każdy ponosił porażki. To, że widzimy czyjeś portfolio na Artstation, gdzie są same mocne rzeczy, to nie dlatego, że ta osoba nigdy nie poniosła porażki, mimo że tak się może wydawać. Po prostu te porażki ma już za sobą, chociaż na pewno każdy artysta dalej ponosi porażki. Porażka to jest pojęcie względne. Dla kogoś, kto dopiero zaczyna, porażka to jest co innego niż dla kogoś, kto już ma wielkie doświadczenie w tym. Jeśli ponosisz porażki, to znaczy, że się rozwijasz. Tutaj chciałbym mówić o organizacji nauki. Niedawno zacząłem, bazując na swoim doświadczeniu z pracy i samokształcenia od 2016 roku. Tutaj widzimy stronę Miro.com. I otworzyłem sobie kilka boardów, gdzie mam tikety, które mówią mi, co mam zrobić w danym tygodniu. Tutaj po lewej stronie mamy 3D ticket backlog i 2D ticket backlog, a po środku mamy ten żółty board, który pokazuje mi, co ja chcę zrobić w danym tygodniu, a po prawej mamy to, co ukończyliśmy w danym tygodniu i wykresy. Tutaj zbliżenie na taki backlog 2D, który podzieliłem sobie na cztery sekcje. Mam painting, watch, znaczy mam read, watch, practice i portfolio. I w sekcji painting utworzyłem sobie, że chcę czytać takie książki. W sekcji watch utworzyłem sobie tutoriale, które chcę kiedyś obejrzeć. Na razie są zablokowane, bo ich nie mam jeszcze, ale chcę albo takie, które już mam i chcę je dalej sobie oglądać. W sekcji practice mam jakieś tam łatwe zadania, które chciałbym wykonywać właśnie, żeby się udoskonalić w malowaniu. I w sekcji portfolio mam tikety na tworzenie prac, które wylądowałyby w moim portfolio. I tutaj chciałbym powiedzieć, że warto rozkładać swoje, warto rozkładać zagadnienie na przykład na 2 miesiące, czyli mamy anatomię i uczymy się jej przez 2 miesiące. Czytamy książki, oglądamy tutoriale, ćwiczymy i potem przechodzimy do innego zagadnienia, na przykład kolor, kompozycja i znowu to samo. Czytamy, oglądamy, ćwiczymy. Bo dzięki takiemu rozkładaniu sobie co 2 miesiące jesteśmy w stanie opanować dany temat trochę dokładniej niż byśmy to robili, gdyby to było wszystko pomieszane. Osobiście jest mi trochę ciężko trzymać się tego właśnie podziału na 2 miesiące. Może to być nawet trochę krótszy odcinek czasu, ponieważ ja się strasznie szybko nudzę tym, co obecnie robię. Ale to też ta metoda, usłyszałem tę metodę właśnie od artystów i ona też wynikła z rozmowami moich rozmów z artystami. I dlatego o niej mówię. W idealnym świecie
Chciałbym się jej trzymać. Trzymałem się jej, ale nie zawsze mi to wychodziło. Ale wiadomo, lepiej robić cokolwiek, niż nie robić nic. Więc nawet jeśli nie jesteście w stanie trzymać się jednego zagadnienia przez 2 miesiące, to nawet jeśli robicie cokolwiek, coś innego każdego dnia, to dobrze, bo wciąż robicie i wciąż stajecie się lepsi. I tak, gdzie szukać kursów? Tutaj wymieniłem kilka stron, gdzie ja kupuję kursy i gdzie je oglądam. Na pierwszym miejscu Gumroad. I to w ogóle strona, którą mi polecił artysta, którego zapytałem się właśnie w 2015 czy tam 16, czy w ogóle iść na studia i co mi doradza. I on właśnie polecił mi tę stronę. Nie wiedziałem o niej wcześniej. Myślę, że teraz jest o wiele bardziej popularna. I tutaj wymieniłem w nawiasach artystów, których ja osobiście bardzo polecam. Jeśli chodzi o Gumroad, to Maciej Kuciara i Tanzana Nigindaru, John Park, John Sweeney, Shadi Safadi. Oni wszyscy w pewnym momencie byli związani z Naughty Dog, więc jest to najwyższa półka artu. Co prawda chyba John Park i Shadi Safadi pracowali tylko jako freelance w Naughty Dog. Może Shadi Safadi pracował na full time, ale już nie pamiętam, ale w każdym razie wszyscy byli związani z Naughty Dog. Dalej mamy Sparf, Ahmed Aldori, Darken, Ryan Lang. Tutaj mamy wybitnych w moim mniemaniu ilustratorów. Mają niesamowity proces na swoich gondolach. Darken tworzy takie ilustracje, które bardzo by się przydały pod marketing w game devie. Dalej mamy Mitch Lewy, James Gurney i Ramon Hurtado. Tutaj to jest ta trójka to operuje bardziej w medium. Może nie o tyle w medium tradycyjnym, co po prostu tyczy się to rysowania. Zwłaszcza Mitch Lewy, on ma dużo kursów odnośnie rysowania dla początkujących i odnośnie rysowania w stylu kartonowym. James Gurney ma dużo tutorialów odnośnie malowania tradycyjnego, a Ramon Hurtado ma super tutoriale odnośnie anatomii. Dalej mamy Artstation Marketplace. Marketplace powstało jakiś czas po tym, gdy Gumroad stał się tak bardzo popularny jako konkurencja. Tak samo jak i Flipped Normals. Jest jeszcze kilka innych tego typu stron. Ja osobiście nie korzystałem z innych, ale na Marketplace mamy takich artystów jak Daoli albo Fan Foxy. I ta dwójka artystów, albo raczej powinienem być artystek, wydaje mi się, tworzy super tutoriale pokazujące cały proces, który trwa nawet 19 godzin i jest nagrany w czasie rzeczywistym odnośnie malowania ilustracji i environmentu i także character designu. I także Foundation Art Group to jest szkoła między innymi założona, wirtualna szkoła, założona między innymi przez właśnie wspomnianego chwilę wcześniej Johna Parka. Następnie mamy właśnie na Flip Normals, tutaj już polecam jeden tutorial od Henryka Ivansena, on się nazywa Concept Painting, Concept Art in Photoshop. Bardzo piękne, pokazuje bardzo proceduralny proces malowania w Photoshopie
w stylu takim, jaki widzieliśmy na przykład w Klausie. Następnie mamy skulizm. Tutaj polecam Tonko House, Nathan Fowkes, Craig Mullins i Nikolaj Lokersten. Świetne kursy, zwłaszcza jeśli chodzi o kolor, o światło. Sam fakt, że możemy oglądać kogoś takiego jak Craig Mullins i się niego uczyć, to jest po prostu nieprawdopodobne. Tego nie ma jakby na żadnej uczelni. Proko.com, tutaj mamy dużo rzeczy odnośnie anatomii i rysowania postaci, ale takiej niestylizowanej, tylko właśnie takiej akademickiej bardziej. LearnSquared.com to jest strona Maćka Kuciary i Asza Torpa. I jest wiele super kursów. To już jest troszkę wyższa półka cenowa w porównaniu właśnie do pierwszych czterech, bo Proko też jest dość drogi, ale za to jakość tych kursów jest na najwyższym poziomie. Zwłaszcza polecam Intro to Environment Painting Maćka Kuciary. Następnie mamy New Masters Academy, gdzie polecam Steve'a Histona, Glena Wilpu, Daniego Galiota i Ray Bastosa. Tutaj wymieniłem artystów, którzy omawiają rzeczy związane właśnie z takim akademickim podejściem do anatomii i do rysowania postaci. CG Masters Academy, tak jak już wspomniałem wcześniej, to jest ta strona, gdzie można znaleźć mentoring. I na koniec mam darmową opcję. YouTube oczywiście. Jest wiele wspaniałych artystów na YouTubie, którzy pokazują swój nawet cały proces. Ale też tutaj wymieniłem artystów, którzy robią rzeczy takie bardziej w stylu takiej trochę komedii właśnie YouTube'owej, że jest to art, ale to też przyjemnie się ogląda w wolnym czasie. I tutaj wymieniłem takich artystów właśnie też jak Shadi Safadi, który ma świetną serię od początku do końca jednej ilustracji. Daoli, Tyler Eldin, Vlob, Proko, Robot Pencil, Christophe Y. Tutaj również on ma wiele rzeczy od początku do końca, bez timelapsów i robi niesamowite postaci. Rose Rose albo Sam Does Art to jest właśnie taki... są tutoriale, ale są takie bardziej śmieszkowe, bym powiedział. Dalej mam David Finch, super rzeczy komiksowe, Spa Studios, super rzeczy związane z Klausem i ich procesem. Heavy Poly, Kirkshop, Marco Bucci i James Garni. Idę dalej, nie mogę mówić o nich więcej, bo czas leci, ale wszystkich bardzo polecam przejrzeć. Prezentacja będzie dostępna na YouTubie, więc nie trzeba robić screenów. Tak, to są moje książki. Jak widać, nie jest ich jakoś dużo, bo książki są dość drogie, książki do artu. Ceny wahają się gdzieś tak zazwyczaj od 100 do 200 zł. Z tych tutaj, których widzicie, na pewno bym polecił tę książkę po prawej, Figure Drawing Andrew Loomisa. To była pierwsza moja książka, jaką sobie kupiłem do nauki artu. Jeszcze byłem w liceum, jak ją kupiłem. Polecam również Color and Light Garniego, który już był wspominany wcześniej. I Figure Drawing Steve'a Histona, którego też wymieniłem wcześniej na liście. I to są trzecia i pierwsza książka, to są odnośnie rysowania postaci. Druga to jest Kolor i Światło. I oczywiście jeszcze jedną z tych bym polecił, Framed Drawing, Framed Ink, tu
tą czarną na dole. Super książka, jeśli z takiego punktu widzenia kompozycyjnego i narracyjnego i opowiadania historii poprzez obrazki. Przechodzimy do następnej sekcji, portfolio. Muszę się trochę streszczać. A więc jak zbudować dobre portfolio? Trzy punkty, to znowu. Jakość, nie ilość. Lepiej mało dobrego niż dużo słabego. I powiedział mi to jeden artysta na samym początku, lepiej wywalić to, co jest słabe, niż żeby to miało służyć po prostu jako zapychać, bo fajnie wygląda, jak jest więcej obrazków na ArtStation. No, nie należy tak robić. Na przykład początkujący artyści environment artu, czyli ci, co zajmują się budowaniem przestrzeni w grach, zdarza się, że mają na przykład dwa projekty na ArtStation, dwa albo trzy. Tylko że jak wejdziecie w te projekty, to tam jest bardzo dużo detali i te environmenty, które tworzą, są duże i pokazane w bardzo, bardzo wielu różnych sytuacjach, więc nie musicie się martwić o to, żeby stworzyć na przykład 20 projektów. Lepiej na przykład stworzyć 7, 10, które są najlepsze waszym zdaniem. Tutaj technika, którą się nauczyłem już trochę po czasie, po tym jak stworzyłem swoje pierwsze portfolio, a mianowicie chodzi tutaj o to, żeby poprzeglądać, co mają najlepsi w swoich portfoliach i po prostu zrobić to samo, tylko że całkowicie inaczej. Chodzi mi o to, że na przykład widzimy super, nie wiem, na przykład skrzynię i możemy zapożyczyć z takiego obrazka w ogóle sam pomysł, że to jest skrzynia, tak, czyli też robimy skrzynię. Możemy zapożyczyć paletę kolorów, możemy zapożyczyć to, jak się światło układa, ale wiadomo, tworzymy swój design, dostosowujemy inne rzeczy i uzyskujemy całkowicie co innego, ale zapożyczyliśmy to od kogoś, zapożyczyliśmy pomysł i to jest też ważne, żeby pamiętać, że my na początku nie jesteśmy artystami. Ja kiedyś się określam jako artysta, teraz za bardzo unikam tego, bo bardziej widzę siebie jako wyrobnika, a artysta to jest ktoś, kto wzbudza emocje. Więc jakby nie przejmowałbym się tym, że nie macie w portfolio takich rzeczy i że to jest jakby wzięte od kogoś pomysł. Jakby wy nie musicie tego robić. Wasze rzeczy i tak będą trafiać jako asety do gier, a nie gdzieś tam na wystawę, więc nie musicie się tym przejmować. I też nie musicie się przejmować, że na przykład wpadniecie w pracy, że tak naprawdę nic nie umiecie, bo po prostu wtedy też robicie to samo. Jeśli macie jakiegoś taska na zrobienie danego asetu, to oczywiście robicie research i szukacie, jak ktoś inny do tego podszedł i przepuszczacie to przez swój filtr. I pokaż wszystko. Chodzi mi tutaj o to, żeby te projekty nie były puste. Czyli jeśli klikniecie, to żeby nie było jednego obrazka. Tak w większości wyglądało moje pierwsze portfolio zresztą, ale teraz wiem, żeby tego unikać. Lepiej pokazać kilka szkicy, kilka może konceptów, jak się doszło do finalnego rezultatu. Tutaj odnośnie jeszcze jakości chciałbym zrobić taką zmiankę, że żeby unikać na przykład rzeczy robionych miękkimi blaszami, bo gdy zaczynamy, takie blasze jest ciężko kontrolować, a one dają, od razu sprzedają to, że praca jest amatorska, więc lepiej używać takich narzędzi jak na przykład lasso,
Albrasa albo Brasze z Opacity na 100%, żeby te krawędzie były, żeby ostre, żeby były i wtedy jedna, ten sam obrazek zrobiony takimi blaszami miękkimi i zrobiony właśnie ostrymi, jakby może trochę właśnie zamazać ten jeszcze brak doskonałości w pracy. I tak, tutaj jest moja kolekcja na, to nie jest oczywiście moje portfolio, to jest moja kolekcja na ArtStation. To są rzeczy, które zebrałem sobie do kolekcji, które nazywam portfolio. I jak wejdziecie w te projekty, to widzicie właśnie to, o czym ja mówię. Czyli są pokazane koncepty, są pokazane wariacje danego obrazka. I takie rzeczy bardzo lubią pracodawcy widzieć. Tutaj jest link na dole, ale jak wejdziecie na moje ArtStation, które potem później to też znajdziecie. Nie musicie tego przepisywać. Tutaj zrobiłem screena z Pinterestu, który jest świetnym miejscem na zbieranie referencji. I właśnie odnosząc się do tego, co mówiłem wcześniej. Mamy na przykład flakonik. Tutaj jeden taki po lewej stronie, a właściwie cztery flakoniki i biorąc coś takiego możemy jakby to skopiować, ale tak naprawdę zrobić tak, żeby nie było wiadomo, że skopiowaliśmy. I dzięki temu ta jakość naszych prac będzie lepsza, gdy naśladujemy coś, co jest dobre, niż gdy tworzymy całkowicie od zera, bez żadnych referencji. I tutaj też chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że pracodawcy bardzo lubią widzieć, zwłaszcza u początkujących, właśnie takie proste obiekty, typowe jakby asety z gier 2D, a także rzeczy w rzucie izometrycznym, jak tutaj po lewej stronie na górze. Tutaj zaczyna się moje portfolio, moje pierwsze portfolio, które wysłałem które miałem w 2019 roku. Zawsze chciałem zobaczyć portfolio artysty, jak się uczyłem, zawsze chciałem zobaczyć portfolio artysty, które było jego pierwsze, bo jak się widzi portfolio artysty, który ma wiele lat doświadczenia, no, to może zrażać, bo jakby ja wiem, że takie portfolio, jakie on ma teraz, daje pracę, ale chciałbym wiedzieć, jakie mu dało. Nigdy nie miałem okazji czegoś takiego znaleźć i myślę, że fajnie będzie teraz przejść ze mną i zobaczyć to, co mi dało pierwsze portfolio. Tutaj jest w ogóle te dwa slajdy, to jest projekt, który zrobiłem w marcu 2016 dla jednej firmy, która się nigdy nie odezwała tak w ogóle, ale jak żeby się nie zmarnowały, wrzuciłem do portfolio. Tutaj jest pierwsza praca, druga. Szkica do tych gór właśnie. To jest wariacja do tego projektu. I tutaj na koniec jeszcze wrzuciłem. Tak, to jest widać, że wyższy poziom, bo to nie, jakby nie robiłem tego. To nie są oryginalne kompozycje, to po prostu są skopiowane. To są studies z filmów albo z obrazów. Albo ze zdjęć. Jeszcze tutaj chciałbym pokazać rzeczy, które odrzuciłem. Też udało mi się to znaleźć, które nie znalazły się finalnie w moim portfolio. I zanim jeszcze zacznę mówić o pierwszej pracy, to chciałbym
powiedzieć właśnie o tym portfolio, że tam wiele rzeczy jest robionych właśnie na tej zasadzie, że gdzieś podejrzałem coś, co mi się podobało. Na przykład na końcu widzieliście w tych studies tła z filmu Ghibli, a jeden z pierwszych, który pokazałem wam, ma bardzo podobną paletę do tego. Czyli najpierw kopiowałem coś, a potem próbowałem zrobić z tego własną kompozycję. Pierwsza praca. I gdzie szukać pracy? Aha, zaraz przejdziemy do pytań oczywiście, bo już w sumie 48 minut mówię. Gdzie szukać pracy? Więc będę streszczał mocno. Skillshot, LinkedIn i Glassdoor. I zwłaszcza Skillshot dla początkujących. Tam jest bardzo dużo właśnie ogłoszeń dla ludzi, którzy zaczynają. Oczywiście też jest dużo ogłoszeń dla ludzi, którzy już mają doświadczenie, ale tam każdy znajdzie coś dla siebie. I targi. Ja na przykład znalazłem pierwszą pracę poprzez targi, poprzez Pixel Heaven, gdzie rozmawiałem, podchodziłem do każdego stanowiska i rozmawiałem z każdą firmą osobno i udało mi się trafić na firmę, która zadzwoniła do mnie 2 dni później i koniec końców zatrudniła mnie. Jak wygląda rekrutacja? Zaczyna się wszystko od portfolio, czyli sprawdzają wam portfolio i dlatego należy zrobić dobre wrażenie, żeby was potem brali pod uwagę. Test, no to jest nieunikniona faza, gdzie każdy pracodawca będzie weryfikował, czy naprawdę to umiecie, co macie w portfolio i czy wasz styl będzie pasował do firmy. I rozmowa na koniec, tutaj oczywiście rozmowa na koniec jest albo z HR-em, albo z szefem, ale też należy pamiętać, że czasem osoba o niższych umiejętnościach może dostać pracę, jeśli rekompensuje to osobowością. Tutaj też udało mi się znaleźć. To jest rzecz, którą zrobiłem ja na test rekrutacyjny do GameCode'u, do pierwszej firmy, która mnie zatrudniła. Została odrzucona, ale nie odrzucona, że okej, nie chcemy cię, bierzemy kogoś innego, tylko dali mi drugą szansę. To było moje drugie podejście. Firma ogólnie zajmuje się slotami, więc jest to symbol slotowy. Teraz osobiście uważam, że jest mało slotowy. Ale udało się. To jest najważniejsze, że się udało i nawet nazwałem tę pracę, gdy ją zaczynałem, PSD nazwałem Life Changing Artwork. I się udało. Najciężej jest zacząć, wydawałoby się. Ubolewam, że nie mam tyle czasu, żeby opowiedzieć o tym, co stało się po GameCode'zie, ale w wyniku COVID-a niestety straciłem pracę w styczniu tego roku i wydawałoby się, że jak już mam doświadczenie prawie 2 lata, to będzie mi łatwo znaleźć kolejną. No niestety tak nie było, bo mimo że miałem potem zlecenie od razu po odejściu z GameCode, to dopiero znalazłem pracę w lipcu. Tak naprawdę byłem miesiąc na bezrobociu, więc nie było tak źle, ale i tak od stycznia do lipca to był okres dużego stresu dla mnie. Złożyłem 108 aplikacji, w tym 25, tutaj taki ciemniejszy odcień, 25 dla zagranicy. 18 firm odrzuciło mnie, w tym 5 odrzuciło mnie od razu bez testu, a cała reszta ogólnie nie odpowiedziała. 5 firm to są odrzucone przeze mnie, w tym 4 odrzucone, gdy już miałem nagraną właściwie pracę w lipcu, więc odrzuciłem trochę w ciemno, ale wiedziałem, że już będę ją miał tak naprawdę. I
Jedną odrzuciłem, bo nie podobało mi się to, co to miałbym robić. I zdane testy jeden i właśnie przyjęta oferta jeden, więc nie było tak łatwo. To są wiadomości, które właśnie towarzyszyły mi cały czas od stycznia do lipca, że dzięki za udział, ale nie. Ale warto przez to przechodzić, bo można otrzymać taką wiadomość. Artysta w branży. O czym warto wiedzieć? Tutaj w bardzo dużym skrócie większość firm pracuje metodyce Scrum Agile. To jest coś, co widzieliście trochę w organizacji mojej nauki. Są etykiety, robicie te etykiety, planujecie, robicie i tak cały czas. Czas. Firmy zazwyczaj dają wam tyle czasu, ile potrzebujecie, ale wiadomo, nie należy przeginać i warto szukać właściwego miejsca. Warto nie zostawać w jednej firmie, jeśli wam się nie podoba, bo trzeba szukać miejsca, które cię wspiera, które dobrze cię wynagradza. Są takie miejsca i dlatego o tym wspominam, że ja sam miałem podczas właśnie podejściu z GameCode bardzo przykre doświadczenie, o którym nie chcę mówić. I wiem, że nie należy związywać się z takimi ludźmi na dłużej, tylko szukać dalej. I tutaj nie bądź chamem, to jest coś, co o czym mówią cały czas w podcastach, które słucham i tak dalej. Po prostu trzeba być zawsze uśmiechnięty, zawsze miły, zawsze być fajną osobą w biurze. I wtedy wiadomo, praca jest o wiele lepsza. Nawet jeśli dają ci feedback, z którym się nie zgadzasz, który cię wkurza, trzeba to przyjąć na klatę. Wiadomo, można rozpaczać, ja też czasem rozpaczałem, ale nie dawać upust emocjom na zewnątrz. I teraz bardzo szybko o procesie i przechodzę do pytań. Tworzenie asetu. Zaczyna się wszystko od szkicowania, od zbierania referencji. Potem jest renderowanie, by nadać finalną jakość. Cutting, czyli tniemy asety, które potem mają być zanimowane. I właśnie animacja, rigging, a potem animacja, na przykład w Spine. Udało mi się znaleźć projekt z GameCode'u. Prawie od początku do końca. To jest jeden ze szkicy. To są w różnych wariacjach. Tutaj jest finalna wersja. To tak wygląda na tle reszty. Tutaj są asety, które zostały wyeksportowane z Photoshopa. Tutaj zostało to wrzucone do Spina i zarigowane. A tutaj mamy animację, którą też właśnie robiłem. A tak wygląda sprite sheet, który jest wysyłany do deweloperów, do implementacji. I pewnie zacina mocno, ale tutaj pokazałem, jak to już wygląda w grze. Tutaj za chwilkę się właśnie pojawi ten symbol, który widzieliście i jego animacja. A tak wygląda ten symbol w jakości portfolio. Czy praca jest ciężka? Powiem tak, nie wyobrażam sobie jakiejkolwiek innej, bo mimo że feedback czasem może wkurzać, czasem się nie zgadzamy z tym, co nam mówią, że czasem wydaje nam się, że my wiemy lepiej i że na pewno tak jest, albo czasem po prostu nie robimy tego, co byśmy chcieli robić. Dlatego tak by the way trzeba robić to, co się tak naprawdę lubi po pracy, żeby się nie wypalić. To jednak muszę powiedzieć, że praca w branży IT ogólnie jest prawdopodobnie jedna z najlepszych rzeczy, jedna z najlepszych branż, jakie można pracować. Wiem, co też mojego brata, który jest deweloperem. Przede wszystkim dlatego, że są wysokie standardy relacji pracodawca-pracownik.
i są dobre płace. Tak, tutaj obalają trochę mit kodującego artysty. I no, czego można więcej chcieć? Moja praca wygląda tak, że siedzę sobie 8 godzin w domu, bo obecnie pracuję zdalnie. Słucham sobie Joe Rogana, mój ulubiony podcast, i sobie coś tam klepę w czasie tych 8 godzin. Nikt na ze mną nie stoi, nic takiego. Ludzie nie są wkurzający. Są bardzo mili, bardzo pomocni, bardzo dużo się od nich uczę, więc no, czego więcej chcieć? Mogę ci tylko życzyć, żeby to trwało. Tak naprawdę. I żeby to trwało w najlepszy sposób, ale niestety jako wróżka zębuszka muszę cię ugryźć w piętę i musimy kończyć, bo jest godzina 11:01 i czas na następną osobę. Dobrze, to tylko szybko powiem. Przejdę do tutaj... To już bez kontekstu, nie będziecie wiedzieć, o co chodzi, ale te trzy ostatnie to moje najnowsze rzeczy. Tutaj właśnie chciałem jeszcze przejść do tego slajdu. Przepraszam bardzo, że nie odpowiedziałem na wasze pytania. Nie udało mi się to zrobić. Jeszcze możesz zostać z nami, po prostu wyłączyć szerowanie screenu i wideo, zostać sobie z nami po prostu na miucie i odpisać w sekcji Q&A. Tak, zrobię. Pytania się pojawiają. Tak zrobię. Gorąco zapraszam. Poza tym możesz też na czacie pisać. Tak, też zapraszam gorąco. Zostań z nami po prostu. Tak, jeszcze jedno zdanie. Mhm. Bardzo, bardzo zachęcam do kontaktu ze mną. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, czy to odnośnie tej prezentacji, czy to odnośnie pracy, swojego portfolio, które macie, czy szukacie jakichś rad, mi pomagali, więc ja też chcę pomagać innym. I moje najnowsze portfolio znajdziecie na station/jacobschlenk, ale też możecie kontaktować się ze mną przez drogą mailową. I dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście. Dziękuję Błażejowi za zaproszenie jeszcze raz. To ja ci serdecznie dziękuję w imieniu swoim i w imieniu wszystkich, którzy cię słuchali, a wiem, że podobnie jak ja, słuchali z zainteresowaniem. Zostań zatem z nami, tylko jakbyś mógł wyłączyć share screen, tak. Wideo i się zmiutować, ale zostań z nami na czacie, zostań z nami w sekcji Q&A.